Dzień dobry panie Tomaszu. Cieszę się, że jest pan zainteresowany wideorekrutacją. Czy ma pan jakieś pytania dotyczące narzędzia? Dzień dobry pani Weroniko. Proszę mi wyjaśnić, na czym w ogóle polega wideorekrutacja? Najprościej mówiąc, wideorekrutacja to innowacyjne narzędzie, które umożliwia szybką i skuteczną weryfikację kandydatów bez konieczności wychodzenia z domu. Możemy to robić z dowolnego miejsca na świecie, a nie trzeba odbywać długich i kosztownych podróży. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii mamy możliwość dokonać ogólnej weryfikacji kandydata. Daje nam to oszczędność czasu i pieniędzy oraz usprawnia nasze procesy rekrutacyjne. Okej, rozumiem. Jak to się odbywa? Wystarczy, że raz przygotujemy pytania dopasowane do stanowiska, a następnie wysyłamy je do dowolnej ilości kandydatów mailem, zapraszając do rozmowy. Czym różni się wideorekrutacja od tradycyjnej rozmowy? Wideorekrutacja jest zbliżona do tradycyjnej rozmowy kwalifikacyjnej, jednak eliminuje stres związany ze spotkaniem w siedzibie firmy. Kandydat odpowiada na pytania w domowym zaciszu, czyli w takim środowisku dla niego komfortowym. Czy nie mogę po prostu wykorzystać w tym celu Skype'a? Wideorekrutacja pozwala na to, że kandydat nagrywa swoje odpowiedzi w dowolnym momencie, a następnie materiał zostaje przesłany do pracodawcy. Pracodawca może odtwarzać materiał, przesyłać go do innych członków zespołu, a także oceniać. Co ważne, nie ma konieczności oglądania całego nagrania. Może wybrać tylko pewne jego części, bo na przykład uzna, że kandydat nie odpowiada. No dobrze, ale jak mogę przekonać moich przełożonych do skorzystania z tego rozwiązania? Wykorzystanie wideorekrutacji z pewnością zwiększy efektywność kierowników HR oraz menadżerów. Zaoszczędzony czas będą oni mogli poświęcić na inne zadania i obowiązki. Ponadto takie nagrania, wideonagrania mogą stanowić bardzo cenny materiał szkoleniowy dla innych pracowników działu HR. Przekonała mnie pani do wideorekrutacji. Cieszę się panie Tomaszu. W takim razie przygotuję dla pana pytania do wideorekrutacji.